tym zadaniu mamy przyporządkować te wyrażenia do prawidłowych kategorii, które znajdują się tutaj. Chcemy wiedzieć, czy te wyrażenia są mniejsze niż 6 dwunastych, równe 6 dwunastym, czy są większe od 6 dwunastych. Zastanówmy się po kolei. 2 dwunaste dodać 3 dwunaste, to inaczej 5 dwunastych. Pamiętaj, jeśli dodajemy ułamki o takich samych mianownikach, czyli tych liczbach na dole, dodajemy tylko liczniki, czyli 2 dodać 3 to jest 5, mianownik przepisujemy bez zmian. 5 dwunastych to jest na pewno mniej niż 6 dwunastych, zatem powinno się znaleźć w tym miejscu. Idźmy dalej. 4 dodać 3 dodać 2 to jest 9, zatem w wyniku dostajemy 9 dwunastych, a wiemy, że 9 dwunastych to jest na pewno więcej niż 6 dwunastych. Ciekawostka, 6 dwunastych to jest połowa, zauważyłeś? 3 dwunaste dodać 1 dwunasta, dodać 1 dwunasta, dodać 4 dwunaste. Znów te same mianowniki, zatem dodajemy tylko liczniki. 3 dodać 1 to jest 4, 4 dodać 1 to jest 5, 5 dodać 4 to jest 9. 9 dwunastych, tak jak poprzednio, wrzucamy tutaj. Z tego wyrażenia będziemy mieć ile? 6 dwunastych, czyli 1 drugą. 6 dwunastych mamy w tym miejscu. I tutaj 2 plus 2 plus 2 to jest też 6, mianownik bez zmian, 6 dwunastych. Sprawdźmy i zróbmy jeszcze jedno zadanie. To zadanie jest podobne. Ponownie przyporządkowujemy wyrażenia do odpowiednich kategorii. Tym razem mamy powiedzieć, czy te wyrażenia są mniejsze, większe bądź równe 6 siódmym. 5 siódmych dodać 4 siódme to jest 9 siódmych, to jest więcej niż 1. Wrzucamy tutaj 3 plus 2 to jest 5. 5 siódmych mniej niż 6 siódmych tutaj. 2, 3 i 3 to jest 6 siódmych. W tym miejscu tutaj będzie ile? Mam nadzieję, że już wiesz. 4 siódme do tego worka i 3 dodać 2 to jest 5, dodać 5, 10, 10 siódmych. Wrzucamy tutaj. Zobaczmy, czy trafi nam się inne zadanie. W porządku, mamy ciekawe zadanie. Wybierz ułamki, które po dodaniu razem dadzą nam ułamek 11 piętnastych. Możemy użyć takie, jakie chcemy. W porządku, spróbujmy. Mamy 1 piętnastą, 2 piętnaste, 4 piętnaste i 8 piętnastych. Zacznijmy od na przykład tego największego ułamka. Jeżeli tu wrzucę 8 piętnastych, to 4 piętnastych nie mogę użyć, prawda? Bo 8 plus 4 da nam 12, czyli już za dużo. Zatem spróbujmy ten ułamek. To będziemy mieli razem 10 piętnastych. I brakuje mi jednej piętnastej, szczęśliwie znajduje się tutaj. Wrzućmy. Zgadza się. I ostatnie zadanie. Musimy uzupełnić to równanie. 4 dziewiąte dodać 3 dziewiąte, dodać 1 dziewiąta, dodać coś, znak zapytania, równa się 12 dziewiątych. I mamy powiedzieć, jaki to będzie ułamek. Tutaj nam podpowiadają, że to będzie ułamek z mianownikiem 9, czyli coś dzielone na 9. 4 dodać 3 dodać 1 dadzą nam 8. To będzie z tych ułamków trzech pierwszych dostaniesz 8 dziewiątych, a w wyniku mamy mieć 12 dziewiątych. To ile trzeba dziewiątych dodać do 8 dziewiątych? 4 dziewiąte. Sprawdźmy. Zachęcam Cię do rozwiązania tego zadania na stronie Akademikana. Link znajdziesz w opisie tego filmu na dole.